Dzień dobry, witam serdecznie, drodzy Państwo, chciałbym zaprosić i zachęcić wszystkich Państwa, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach, które będą odbywały się w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach podczas wakacji. Dla każdego coś dobrego. Pozwólcie Państwo, że nie będę mówił o konkretnych terminach, bo oczywiście zachęcam do odwiedzania strony www.cal.pionki.pl, do korzystania z ulotek, które za chwilę się pojawią w całym mieście. A także do y, zainstalowania aplikacji mobilnej na telefon. Y, wystarczy w sklepie Play wpisać calpionki i taka aplikacja wyskoczy. Tam będziemy informować Państwa o wszystkich wydarzeniach. Drodzy Państwo, jak przez cały rok takie wakacje będzie funkcjonowało w Centrum Aktywności Lokalnej kino, małe kino konesera. Zarówno będą pokazy dla dzieci, jak i dla młodzieży i dla dorosłych, ale tym razem y, również pojawią się y, seanse rodzinne, a także seanse z konkursami i nagrodami. Serdecznie zapraszam. Właściwie już startują eliminacje do gry FIFA, do gry, która cieszy się ogromnym powodzeniem. Taki turniej mamy w ferie i bardzo dużo jest chętnych. Zapraszam również w wakacje. Będą warsztaty teatralne. Przez cały tydzień będzie można poćwiczyć dykcję, emisję głosu, ruch na scenie, wszelkie inne elementy. I zakończy się to pokazem sztuki teatralnej, którą w ciągu tygodnia uda się wyćwiczyć. Zapraszam również na warsztaty plastyczne. Będzie to e, pod tytułem list w butelce, czyli będziemy zdobić butelki, będziemy robić papeterię, będziemy uczyć się ładnie pisać, ładną kaligrafią. E, również tak zwany aflaton, czyli warsztaty z ekonomii społecznej. Jest to projekt, którym, w którym Cal bierze udział. I tutaj dzieci będą mogły nauczyć się pracy nad własnym budżetem, gospodarowaniem, e, jak oszczędzać, jak zarabiać. Kolejne wydarzenie nosi tytuł Film w tydzień. Tutaj uczestnicy będą mogli na warsztatach filmowych zamienić się na chwilę w aktorów. Z tego powstanie film, który oczywiście ukaże się w naszych mediach na naszej stronie celowskiej, także w kurierze, w telewizyjnym kurierze pionkowskim, ale także będzie wyświetlony nad stawem podczas kolejnych atrakcji, czyli pokazów filmowych nad stawem górnym, które odbędą się trzy razy w trakcie wakacji. Wakacyjne robótki to warsztaty kreatywne dla dzieci. Z wikliny papierowej, na szydełku, na drutach będą mogły dzieci wykazać się kreatywnością w robótkach. Poznaj moje hobby. To spotkanie z ciekawymi ludźmi, którzy będą chcieli e, zachęcić e, dzieci i młodzież do różnych zajęć pozalekcyjnych. Prowadzą takie e, zajęcia czy różne grupy, nawet poza szkołami, e, na co dzień. Ale nie wszyscy o nich wiedzą i nie wszyscy jeszcze się zapisali, więc będzie większa dostępność wiedzy o takich wydarzeniach. Hmm. Wakacyjna muzyczna podróż w czasie to spotkanie z fachowcem, yy, z muzykiem. Z panią, która będzie prowadzić również warsztaty dla dzieci. Najpierw będą to spotkania w Izbie Czarnej Płyty. Dzieci będą mogły poznać historię miasta, historię tłoczni płyt gramofonowych, a później będą mogły posłuchać nagrań na gramofonie. A następnie będą warsztaty związane właśnie z Czarną Płytą, z muzyką również. I będą to warsztaty robione tu w plenerze w parku Cal, jeśli pogoda pozwoli. Karawana sztuki. To festiwal sztuki i animacji, który przyjedzie do nas z Warszawy. Będą to kreatywne również warsztaty dla dzieci, teatralne i na koniec wieczorem będzie pokaz, będzie to teatr Wesele Wyspiańskiego. I jeszcze letnia scena cal. Jak Państwo już pewnie wiedzą, wystawiamy małą scenę tutaj właśnie przed budynkiem kasyna. I na tej scenie wystąpią różni artyści. Zapraszamy na te koncerty. To się odbędzie raz, tylko w sierpniu. Więcej informacji, oczywiście, będzie na plakatach, które zostaną rozwieszone w gablotach miejskich. Będą informacje, jak powiedziałem, na ulotkach, y, które już za chwilę się pojawią. Będzie to jedna ulotka y, zawierająca informacje o całych wakacjach, o wszystkich wydarzeniach. Zachęcam jeszcze raz do zainstalowania aplikacji CAL, pobrania jej ze sklepu Play. Wystarczy wpisać y, CAL Pionki i wyskoczy ta aplikacja. Tam są wszystkie informacje, a także informujemy na bieżąco, co danego dnia jest dostępne. No i oczywiście zachęcam do oglądania telewizyjnego kuriera piątkowskiego, a także do zaglądania w lo do lokalnych mediów internetowych. A ponad wszystko, zapraszam Państwa do Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach na co dzień.